W mrocznych czasach RTS-ów, gdzie sterujesz tylko jedną jednostką. Epoce zamaskowanych kasyn piorących brudne, dziecięce pieniądze. Upadku starych gwiazd zdradzających ideały dla jakiegoś Overwatcha. Żyje, jest dobrze. I kaszuli grających w gry, które nie przystoją osobom inteligentnym. Lambert, tych. Zostało już tylko jedno miejsce dla wybrańców z rozumem i godnością człowieka. Dobra, jak się wpisywało show FPS? Że pokazywali z FPS-ów? Kurde, RTS? W którym się pokazywało FPS-y w tej grze? Bo wydaje mi się, że nie mam synchronizacji dobrze ustawionej pionowej. Jestem prawie pewien, że nie mam. Nie, dobra, nawet teraz jest dobrze. Ctrl Alt F. O Jezu, Quizer, dziękuję. Ludzie pamiętają te skróty jeszcze. Lovecraft. Pakiem. Dobra, FPS-y się zgadzają. Okej, kto jest z nami? Zerge i Protosy. Jak jest to? Zejście jest do wspólnego Bajorka i do wspólnego i do wspólnego i tak dalej. Więcej twoich starych potrzebujemy. Tu jest wejście, tak? Ja gram z kim? Z dostojnym Terkiem. Miałeś polecieć tu, żeby patrzeć, czy nie wlatuje jakiś do was jakiś syf. Ty będziesz tu kampił gdzieś w tym, żeby widzieć, co oni robią. Ty jesteś słoniem mojego życia, a ty zmieniasz się już w to, mam dużo nadwyżek. Zginiemy. Nie szanuję się, bo matchmaking nie istnieje w tej grze. My serio tego nie rozumiem. To jest totalnie bezsensowny matchmaking. Tutaj nie przegrywamy coś, tylko totalnie gram zawsze na silniejszych graczy. Pod każdym względem. Robi się. Strasznie mi to ciekawe. I dobra, zasłonię, będziemy przeganiać. Tak, nie ma żadnego tego. Słoń, po co tu lecisz? Ty wracaj. Ty miałeś lecieć tu i się wszystko spierdzieliło. Pięknie. A, no okej. Czyli tak, nie wiem, co się dzieje. To nie jest dobra rzecz, dlatego zrobimy coś zaawansowanego, wyślemy bzika, zobaczymy, co tam się stanie.
I założymy, tam jest drugi jest Protoss, tak? Może latać na przykład gównem i męczyć ludzi. To jest niedobre. Potrzebujemy więcej minerałów. No i zdradziłeś się, no dobra. Okej, okay. Toss. Aha. 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 Zobaczmy. Pierwszy lot zapoznawczy. Dobra muzyka z tej grze, kurde. Dobra, miałeś kolego ekonomię, teraz chcę ją wsać. Pytanie, co on knuje? Bo raczej nic dobrego. Musimy umieścić to na biomasie. No ale co zrobicie? On knuje jakąś dziwną rzecz. Nie podoba mi się ten ziomek. Śmierdzi totalnie jakimś szajsem pokroju latającego gówna. Ciekawe co robi mój ziomek, bo myślę, że mój jest upośledzony teraz. Zobaczmy. Forgunie, ale... Łapki zrobimy dla jajków. Zerk na 100 wejdzie w R. To już widzę, to czuję po prostu. Co robi Polak? Kurde, gówno. Dobra, wysowano głupiego. To jest tragedia. Wylosował nam głupiego. Wylosował nam drama cisza. Będziemy cierpieć. Pole minerałów wyczerpane. Dobra, ja sam pójdę w te. Potrzebujemy nasze jednostki są. Co zgrane? Co nas atakuje? Ha! Przed szpieg nam pierdzielną z bazuki, tak? Tak, pajac, dobra. Potrzebujemy więcej wespanów. How wespan? Okej, okay, tak sobie. Czyli tak, zero badań. Teraz tak, gdzie są ci? A, on tu sobie wisi w ogóle nad nimi. Sprzelećmy się, zobaczmy co się dzieje. Co to się odjanie Pawła? Czyli zwykłe nudzenie na tego. Kolosy już były? I tutaj co? Ty, jest upośledzony. Nie, bata, musi być upośledzony. Jest zaraz, co jest grane? Iglica, dupica, dobra. Tylko czy coś robi? Ty, dobra, jest upośledzony, musi być upośledzony. Nie widzę tego inaczej, żeby nie był upośledzony. Kurde, makujemy. Gdzie jest ten cały wespan do diaska? Miał być tumany wespanu. Pole minerałów wyczerpane.
Potrzebujemy więcej wespanu. Jezus, tu nie ma wyspanników. O Boże, jaka porażka z tym wyspaniątkiem. Nasze jednostki są atakowane. Kurde. Zrypałem, myślałem, że mam 200 fabryk wyspanu, nie mam. To się może bardzo źle skończyć teraz. Niedobrze. Tak to ujmę. Potrzebujemy więcej minerałów. Potrzebujemy więcej minerałów. Czy kryzys mineralniczy? Oho. Nice. Sraj z dupa i z kolego, nic nie zrobiliśmy praktycznie. Lecimy harasować. Harassment gaming. Czyżby pójście w mutę jak zacznę tą strategią? Nie ma nawet myśleć o czymś innym? Nie buduję teraz masę tych. Albo zaproszę sobie go, jeśli nie dogadują, jeśli nie dogadują, uwaga. Dobra, samotny. Drugi skuteczny nalot na bazę. Uwaga, wymikrujemy go. A nie udało się, trochę, już prawie mikro wychodzi. Nasze jednostki są atakowane. Potrzebujemy więcej wespanu. Weź panu. Musimy przekroczyć masę krytyczną. Nasi sojusznicy walczą, co? Kiedy nasi sojusznicy walczą, mam nadzieję, że coś robią skutecznego, bo to nie podejrzewam tak, bo... Wojdunie, co? A, dodge this, kolego. Chyba nie mają overcharge'a te Wojdunie, więc... Dobra, spadowujemy. Potrzebujemy więcej wespanu. Królówki, proszę was. How is Vespan doing? O tym musimy zapytać, najważniejsze. 8, coś tam, 3. Nie widzę tutaj, Boże. Zasłonili mi słonie. Dobra, stąd słonie wyszli. Potrzebujemy do tego. Musimy umieścić to na biomasie. I.
Tu widziałem, coś się rodziło. Zerg is stupid, tak? To jest najważniejsze. Niestety mój Tarek też jest stupid. O Jezu, dobra. Dobra, niestety jest trochę kryzysu. Jezu. Kurde, gramy trochę z debilem, no niestety, tak, no ale... Ale to jest równana ta gra. No. To jest debil kontra debil gaming. Totalnie śmierdzi. Zerk tyle dostał i żyje. Kurde, tylko my z tym debilem Terkiem nic nie ogarniemy tutaj. To jest masakra. Potrzebujemy więcej wyspanu. Pole minerałów. Pole minerałów wyczerpane. Dobra, kurde, nie ugram tego sam po prostu, to jest jakaś makabra. Nasi sojusznicy walczą, potrzebujemy więcej. To jest dobra, okej, gość coś robi, ale ruszyłby się. Cóż, mogę zbudować giga królestwo i zacząć inwestować w jakieś wspaniałe jednostki, które nie wiem, potrafią. Gejzer z wespanem wyczerpany. Gejzer z wespanem wyczerpany? Tragedia, ludzie. Nie wierzę, on tutaj pewnie ma 200 baz. O, matko. Ekstra. Gdzie on jest? Co on robi? Jest tu gdzieś ludzi, który jest moim sojusznikiem? Musimy zrobić te giga mrówki. Dobra, Ave Maria. Lecimy z ranem tak zwanym... O, właśnie. Bohaterka, wioska zergów. Sojusznicy walczą.
Potrzebujemy więcej Wespanu. Wespanu, co? Niech zgadnę. Pewnie się pokończyło wszystko, tak? To trzeba to ogarnieć. A my tego nie ogarniamy, a ja tego nie ogarniam. Wiesz, że oni walczą naprawdę. Dobra, co tu się odpierdziela? Teraz ciebie trzeba tu uspokoić, żeby siebie. Nasi sojusznicy nie wiedzą, co się dzieje, to zacznijmy od tego. Jak to straci, miał trochę problemów, będzie miał nasz ludzik, kochany. Idziemy na wymianę, tak? Dobra. Dobra, w sensie Protoss jest upośledzony do potęgi. Och, kariery już były. Dobra, sama zrobiłam, że tak powiem. Dobra, jest Max. Osłyszeliście to? Osiągnęliśmy maksimum zaopatrzenia. Można iść spać w końcu. Na statystykach to będzie, jak nie wiem, jak będzie Polska za czasów Jarka. Tak, tak, tak. Niech, jakby te domki mogły latać, to by poleciały w tym momencie. Haha, tak. Znamy tych. No co tam? Lovecraft. To tutaj pewnie się coś rozwija. Jezu Chryste, nie? Do nas, następna wojna będzie na kupę. Nasi sojusznicy walczą. To jest do ostatnich, to jest sen z życia gaming tak zwany, znam to. Kościęcia. Dwieście, nie? Który mamy rok? Uwaga, czytamy, ranking, nieważne, czy nim się wgrał, oni pewnie jeszcze walczą, tak? Ja wierzę, oni walczą wciąż. Dobra, zaszczytne srebro. APM, spójrzcie, tyle co? Lovecraft 37. Lovecraft... Lovecraft ma ten kontroler od tego, gra na Steam Decku pewnie. co my tu mamy? Emperor. Teraz wykresy przemawiają do wyobraźni. Ty, nie jest tak źle. Zaraz. Jestem fioletowy. I my graliśmy z kim? Z Emperorem. Ty, on nawet... Okej, okay, Emperor coś miał technicznie. Myślałem, że go nie istnieje. Niepotrzebnie go obrażałem. Czyli szedł w jakość. Wartość armii. Ty, okej.
Nie było kiedyś... Zaraz, zaraz. Kolejności budowy jednostki. Liczba zabitych. Kurde, zabijał te jednostki. Ale wyszkolił 150. Poszedł w jakość. Domków też nasrał. Ja oszczędnie. Bo to są dzieci zergowe. Co teraz to oznacza? MMR przeciwnika, twój MMR. Brązowa 3, proszę, proszę. Już niedługo dojdziemy do brązowej, super.